C230, nasz najnowszy produkt, uzupełnia rodzinę instrumentów klasycznych. Jest to instrument stylistycznie wykonany, jakby brat tego obecnego tutaj C30 klawesynu, ale ten instrument jest organami głównie. Ma dodatkowo brzmienia fortepiano i innych instrumentów klasycznych, doskonałą klawiaturę organową i jest niedrogi. Cube 80X, nasza nowa oferta firmy Roland. Jest to piecyk dedykowany dla gitarzystów z 80 W mocy na 12-calowym głośniku. Wbudowana sekcja różnych preampów gitarowych, jak zawsze efekty bossa w środku, możliwość przełączania kanałów za pomocą foot switcha. To są jakby cechy, które sprawiają, że ten piecyk będzie na pewno atrakcyjny dla wielu gitarzystów. Roland VP770 to starszy brat wypuszczonego wcześniej klawisza wokalowego VP550. Ta nowa wersja instrumentu wokalowego przynosi wiele nowych zmian. Przede wszystkim jest bardziej czuły, bardziej rozbudowana sekcja wokal designera, więcej barw, wspaniała sekcja instrumentów dętych oparta na technologii Supernatural i w komplecie otrzymujemy taki oto mikrofon nagłowny, który w znaczny sposób obniża tendencję do sprzężenia zwrotnego. Polecam dla wszystkich klawiszowców, nie tylko tych umiejących świetnie grać, ale dla początkujących również, a także dla każdego, kto nie umie śpiewać. Jest tutaj wbudowany looper, który pozwala nagrać nam frazę i odsłuchać, jak ona współgra z resztą kompozycji. Nie, jest to klawiatura syntezatorowa, bardzo szybka, bardzo wygodna. Zdecydowanie nie należy do trudnych. Tunery firmy Boss to znane produkty i cenione przez gitarzystów. Tu mamy całkowicie nowy produkt przeznaczony na scenę. Podświetlane na logo z tyłu, to może nie jest najważniejszy bajer, ale ładnie eksponuje ten tuner. Przede wszystkim duża skala LED-owa, zapewniająca doskonałą widoczność i precyzję strojenia. Następny nowy produkt to jest seria tunerów TU-12. Wersja dla gitarzystów chromatyczna, tryb chromatyczny dla gitarzysty oraz wersja BW dla instrumentów dętych blaszanych. Dodatkowo ten tuner, oprócz tego, że jest pięknie wykonany w stylowym białym kolorze, posiada w komplecie taki przetwornik na klipsie, który umożliwia strojenie instrumentu dętego bez konieczności trzymania tunera w pobliżu instrumentu. W komplecie mamy też uchwyt mocujący tuner na statywie, na pulpicie do nut. Roland F110, nowe pianinko cyfrowe, dostępne tylko w Europie. Charakteryzuje się tą unikalną właśnie przykrywą klawiatury, która może posłużyć również jako pulpit do nut. Wbudowane brzmienia zaskakują doskonałą jakością, wspaniałe barwy multisamplowanych 88-klawiszowych fortepianów. Klawiatura ważona Alfa PH2. Bardzo przyjemny panel kontrolny, łatwy w obsłudze. Zdecydowanie polecam dla każdego do nauki i do pogrania. Daje doskonałą satysfakcję. LX10 to jest nowe pianino Rolanda, luksusowo wykonane. Ta stylowa obudowa wykonana w wysoki połysk zapewnia atrakcyjność wizualną tego instrumentu. Nie jest duży, 45 cm szerokości, doskonała klawiatura i moduł brzmieniowy pochodzący z modelu HP 207. Wbudowane 6 głośników zapewnia doskonały dźwięk i brzmienie, o czym przekonać się może każdy, próbując LX10. Roland Prelude to nasz nowy instrument dedykowany do domowego grania. Zawiera setki niepowtarzalnych brzmień, tak samo atrakcyjne style. Wszystko bazuje na najnowszych brzmieniach wziętych z serii Phantom. Wbudowane głośniki mają potężną moc, 2x 11 W, ale największą atrakcją jest wbudowany odtwarzacz plików multimedialnych z pamięci USB. Standardowo mamy do czynienia z funkcją Center Cancel, która umożliwia wycinanie, wyciszanie głosu z piosenki.
bez wpływu na jakość odtwarzanego podkładu.